Okej, rozpoczynamy kolejny 20 dzień wyprawy rowerowej przez Bałkany. Jesteśmy w Podkolicy, w stolicy Czarnogóry. Jesteśmy bardzo blisko centrum miasta, dosłownie rzut peretem. A jak sami możecie usłyszeć, mamy tutaj niezły koncert. Od rana pieją koguty, tutaj jakieś kaczki, łabędzie i tak dalej. Całe zoo po prostu. Więc, no tak mówię, centrum miasta prawie że, a tutaj dosłownie się czujemy jak na wsi. No i spędziliśmy noc w takim apartamencie z Bookingu, który tutaj mamy. Proszę bardzo. Godzina 8 rano i za chwilę stąd ruszamy. Opuszczamy Czarnogórę i wjeżdżamy do Albanii. Stąd do granicy z Albanią daleko nie jest. Najbliższe miasto duże w Albanii to jest Szkodra. W Szkodrze też byliśmy z Arkiem, jechaliśmy też 6 lat temu do Grecji, to właśnie też przejeżdżaliśmy przez to miasto. Więc i pamiętam, że dobrze nie wspominam. Więc zobaczymy, czy coś się zmieniło w tym mieście. A potem jedziemy na południe w stronę po prostu wybrzeża i zobaczymy, co ta Albania nam się przyniesie. Najpierw opuścimy to mieszkanie, jemy śniadanie i jedziemy w stronę granicy z Albanią. No i opuściliśmy nasze mieszkanko. Podjechaliśmy pod sklep, jedziemy jeszcze gdzieś śniadanie i opuścimy to miasto, kierując się na stronę miasta Szkodra w Albanii już. No i mamy tutaj pieski, prawdopodobnie bezdomne. I wczoraj też jadąc to widziałem sporo bezdomnych psów tutaj w tym mieście, więc niektóre nawet nas obstrzegały. Okej, okay. Na wyjeździe z Podkolicy jeszcze zatrzymałem się do sklepu budowlanego w celu zakupienia kłódki nowej, ponieważ parę dni temu upadła mi kłódka z kluczem w środku, klucz się złamał, no i kłódka już była do wywalenia. No i kupiłem nową kłódkę za 3 euro, więc teraz będę mógł, jak sam pojadę, będę mógł zapinać rower. My z Kamilą już ruszamy, Piotrek jeszcze został w Podkolicy, żeby pójść do fryzjera. Upiększyć się, bo stwierdził, że jak jeżdża do Albanii, to musi wyglądać pięknie. No, a my już jedziemy w stronę Albanii, on będzie nas gonił. No i co, dzisiaj będzie ciężki dzień, bo jest 10 rano, a już jest 25 stopni. I będzie gorąco, jesteśmy nisko już nad poziomem morza, nie jesteśmy w górach. Ale cóż, no, będzie trzeba jakoś to przeboleć. W większych upałach jeździłem, więc myślę, że teraz też jakoś damy radę. Zbliżamy się do granicy z Albanią i tutaj już mamy meczety, na słupach flagi Albanii, Czarnogóry. O, tutaj flaga Palestyny. No i co, chyba muzułmańska ludność Czarnogóry, tak mi się wydaje. Generalnie w Czarnogórze to raczej nie jest tak, w Bośni muzułmanów jest naprawdę sporo, ale tu w Czarnogórze jest raczej mniejszość. Natomiast Albania jest praktycznie w większości muzułmańska. No i przed nami jezioro Szkoderskie. Jezioro Szkoderskie miałem okazję zobaczyć już 6 lat temu. Wtedy z Areczkiem jechaliśmy tam po drugiej stronie jeziora.
Tam jest zdecydowanie ładniejsze wybrzeże tego jeziora. A teraz objeżdżamy drugą stroną. I jeszcze nam zostaje kawałek z 4 km, będzie granica czarnogórsko-albańska. No i przede mną granica. Granica czarnogórsko-albańska. Co za tym idzie, opuszczamy Czarnogórę i wjeżdżamy do Albanii. I zobaczymy, co tym razem ciekawego przyniesie nam ten kraj. Jeśli chodzi o Czarnogórę, znowu było kapitalnie, tak samo jak 6 lat temu. O, Park Narodowy Piwo, Durmidor. Zdecydowanie mnie zachwyciły pozytywnie, bardzo mi się podobało. Środkowa Czarnogóra nie było w planie, ale przyjechaliśmy i też było bardzo ładnie. Cała Czarnogóra jest po prostu kapitalna. Sama stolica, nic ciekawego tam nie ma, ale to nie dla stolicy się przyjeżdża do Czarnogóry. A teraz zobaczymy, co nam ciekawego przyniesie Albania. 6 lat temu, jak jechałem przez te Bałkany do Grecji, to właściwie Albania najmniej mi się wtedy spodobała. I teraz dam jej drugą szansę. Zobaczymy, czy będzie lepiej niż wtedy. No i wjechaliśmy do Albanii. Granica przeszła szybko, bezproblemowo. I zauważyłem, że tutaj już na granicy sprzedają karty SIM albańskie. Więc akurat nie potrzebuję, bo mam eSIM i mam internet na całe, całe Bałkany. Albanię również. Ale jakbym nie miał, to w sumie kupienie tutaj nie jest problemem, bo już nawet na granicy sprzedają. No. I co? Jedziemy teraz do Szkodry. Do tej Szkodry jeszcze zostaje chyba z 20 km, coś takiego. I tam staniemy na jakąś przerwę. No, a tutaj jeszcze cała mapa Albanii. I tym razem, podczas tego popytu w Albanii, ja osobiście przejadę od samego początku, aż z samej północy, aż tutaj do samego południa, do Sarandy. Całą Albanię. Taki jest plan na ten kraj. Więc co? Jak dobrze pójdzie, zwiedzę całą Albanię. Przejeżdżamy teraz przez miasto Koplik i wypłaciłem tutaj z bankomatu większą sumę, żeby płacić w Albanii w gotówce. Wypłaciłem dokładnie 20 tysięcy leków dla siebie. 20 tysięcy leków to jest około 200 euro. No, bankomat pobrał prowizję, więc troszkę więcej niż 200 euro, ale coś w tym stylu. I tak wyglądają te pieniądze. No i teraz króciutka przerwa, zostaje nam 20 km do Szkodry. I w tym mieście Szkodra zrobimy dłuższą przerwę na obiad i już.
No i wjeżdżamy właśnie do miasta Shkodra. Jest to miasto, które miałem okazję zahaczyć, odwiedzić te 6 lat temu. Więc tutaj znowu się te drogi przetną i właściwie złączą, bo teraz przez pewien okres czasu, przez pewien odcinek będziemy jechać dokładnie tą samą drogą co te 6 lat temu. Tylko że wtedy odbiliśmy potem nad morze i wyjechaliśmy w góry, a tu pojadę dalej na południe w stronę miasta Durres, które jest nad morzem. No, droga tutaj od granicy do tego miasta cały czas po krajówce głównej, ale muszę powiedzieć, że fajnie się nawet jedzie, bo jest szerokie bobocze. No i całkiem bezpiecznie w sumie, więc nie ma tak źle. O, a tutaj takie auto. Jeszcze około stówki mamy. No, jesteśmy w mieście Shkodra. Proszę bardzo, zatrzymaliśmy się tutaj na obiad. Zupa z warzywami. Jeszcze na drugie danie będzie kurczak. Taka zupa euro 50 około. Więc całkiem przystępnie też cenowo. I jest dzisiaj naprawdę gorąco. To jest najcieplejszy dzień podczas tej wyprawy, a to dlatego, że byliśmy przez cały czas w górach. No i też początek maja, no to jest coś innego niż 20 maja, jakby nie patrzeć, więc początek maja w Słowenii mieliśmy w sumie nawet zimny. A teraz mamy już te upały. Do tych upałów nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo byliśmy w górach cały czas i tutaj już jest 30 stopni i się jedzie dzisiaj naprawdę ciężko. Trzeba się znowu przyzwyczaić do tych temperatur, żeby się lepiej po prostu jechało. Okej, za nami w dzisiaj 100 km dokładnie. To jechaliśmy do miasta Leszhe, tak się pisze, Leszhe.
Przez to miasto też przejeżdżaliśmy. Te 6 lat temu wtedy pojechaliśmy w stronę morza. Tam jest jakieś takie miasteczko, ale my pojedziemy dzisiaj dalej na południe. Właściwie kierujemy się w stronę Tirany. Z tym, że nie wjedziemy do tej Tirany, tylko jedziemy w stronę Durres. Dosyć popularne miasto nad morzem w Albanii. Jest tam jeszcze jakieś chyba 60 albo i 80 km. Daleko to jest od Podgoricy. Już mamy przejechaną stówę, ale jest 17, więc myślę, że uda się dzisiaj tam dojechać, bo naprawdę dzisiaj się szybko jedzie po tym płaskim. Po tym, jak byliśmy tyle czasu w górach, to teraz ta płaska droga się wydaje bardzo szybka po prostu. Więc plan jest taki, żeby do tego Durres dzisiaj dojechać. No i tutaj zatrzymaliśmy się na przerwę. Cappuccino i takie ciastko Oreo. I za to wszystko 320 leków, czyli 320 euro. 2 euro za te ciastko i 1,20 euro za cappuccino. Więc naprawdę tanioszka w tej Albanii. Coś tak czuję, że do końca wyprawy chyba nie wyciągnę już tej mojej butli z gazem. Chyba, że w Grecji, bo możliwe, że moją wyprawę zakończę w Grecji na Korfu. Wtedy jeszcze tam wykorzystam, ale tak w Albanii myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Tym bardziej, że wypłaciłem sobie z bankomatu 220 tysięcy leków, czyli 200 euro. I na to, ile tu będę, to jest w sumie dosyć wystarczająco dużo pieniędzy. No i Kamili poszła pierwsza szprycha na tej wyprawie. Zostaje w ten sposób ostatnim uczestnikiem tej wyprawy, któremu jeszcze nie poszła szprycha. Poszło mi wiele innych rzeczy, na przykład hak przerzutki w pierwszy dzień. Ale to wina progów zwalniających, bo tutaj na tej dróżce, którą jedziemy, co chwilę są jakieś progi zwalniające, które są wkurzające. No i w tym momencie jedziemy też dokładnie tą samą drogą, co jechałem z Arkiem w 2018 roku. I za chwilę będzie most. I wtedy za tym mostem skręciliśmy w lewo w stronę gór. I te góry, które są przed nami, wtedy pokonywaliśmy. Pamiętam, że było tam bardzo ładnie. Spaliśmy nad ładnym jeziorem w Albanii, tutaj w tych górach. Tym razem jednak skręcimy w prawo, w tamtą stronę i kierujemy się dalej w stronę Tirany, a potem Durres. Tak, ale dokładnie pamiętam, mam wrażenie, to było 6 lat temu, a mam wrażenie, jakbym tu jechał, nie wiem, parę miesięcy temu. Dokładnie pamiętam te góry. Dobra pamięć, muszę powiedzieć. No i co? Troszkę się pozmieniało, ale rower ten sam, a przynajmniej rama ta sama z tego roweru. Ponownie przywitała na te albańskie drogi w tym miejscu. Ło! Wiele wartuje. Ja bym tu nie chciał. No i już mamy przejechane 120 km. Godzina 20, więc zaczyna się robić powoli ciemno. I zjedliśmy tu jeszcze kolację w tym miasteczku, przez które przejeżdżamy. Burgera. I jedziemy dalej. Przejechane już sporo. Dzisiaj zrobimy największy, najdłuższy dystans podczas tej wyprawy, ale jedziemy cały dzień po płaskim. Więc w porównaniu do tych gór, to jest teraz bułka z masłem dosłownie. Zrobimy dzisiaj 180 km, ale dlatego, że chcemy dojechać do tego miasta Durres z dwóch powodów. Po pierwsze,
Jutro chciałbym dojechać do miasta Vlora, a tutaj Vlory z Durres to jest jeszcze 130 km. Po drugie chcielibyśmy spędzić noc nad morzem, a po trzecie jutro się też rozstajemy i Kamila i Piotrek zostaną właśnie w tym mieście Durres na dzień przerwy, a ja będę miał 3 dni przerwy w mieście Vlora, więc dlatego zależy nam, żeby dzisiaj tam dojechać. Tym bardziej, że jest po płaskim, więc pokręcimy dzisiaj po zmroku. Ale myślę, że 23, a po 23 tam dojedziemy. I co? I tym samym zrobimy najdłuższy dystans podczas tej wyprawy. Ale w większości po płaskim terenie, więc szybko te kilometry idą. Dojechaliśmy do miasta Durres, 178 km praktycznie. Jesteśmy w tym mieście. Godzina 23:15, więc udało się ten plan zrealizować. Mi jutro jeszcze zostaje 125 km z tego miejsca do tej całej, do tego miasta Vlora. A oni już tutaj będą kończyć wyprawę. No i tak, teraz plan jest taki, że trzeba po prostu znaleźć miejsce, gdzie rozbijemy się na noc. Myśleliśmy o plaży, ale ta plaża tutaj wygląda w taki sposób. Jest dosyć krótka i to wszystko jest chyba od hoteli. Tam są parasolki, leżaki. W tamtą stronę też są parasolki i leżaki, bardziej wypasione. Więc nie wiem, co z tego będzie, no ale być może tu zostaniemy. Okej, no i przejechaliśmy jeszcze 2 km od tamtego miejsca, gdzie dojechaliśmy nad morze i znaleźliśmy tutaj taki, można powiedzieć, mały półwysep. I jest tu miejsce, gdzie jest totalne takie pustkowie. To wygląda jakby tu, nie wiem, była jakaś scena latem i jakieś koncerty tu były. Przynajmniej tamto miejsce tak wygląda. No i co, tu się rozbijamy, bo tu jest w sumie najlepsze miejsce w tej okolicy. No i co? No i jutro dalej na południe Albanii. Dzisiaj przyjechane 180 km. Tak wyglądała właśnie trasa, którą dzisiaj przemierzyliśmy. Naprawdę najdłuższy dystans podczas tej wyprawy, ale też praktycznie cały dzień po płaskim, co podczas tej wyprawy było właściwie niespotykane, ponieważ jechaliśmy od samego początku non-stop przez góry. Nawet będąc nad morzem w Chorwacji też mieliśmy dużo podjazdów. Natomiast tutaj to był dzień, kiedy naprawdę prawie, że w ogóle nie było tych podjazdów. Przez to przyjechaliśmy tyle kilometrów dzisiaj i co? No i jest fajnie. Teraz pora iść spać. Ja nawet nie rozbijam namiotu, tylko będę spał tak, bo jest tutaj naprawdę ciepło. 20 stopni w nocy. No i tyle na dzisiaj.